Witam serdecznie i zapraszam na odcinek wprowadzający poświęcony elektronicznym obciążeniom. W niedługim czasie będę przeprowadzał prezentację elektronicznych obciążeń portu USB oraz takich dużego elektronicznego obciążenia 150-watowego. Tutaj przygotowałem taki odcinek wprowadzający, żeby wyjaśnić, co to takiego jest elektroniczne obciążenie. Jak sama nazwa wskazuje, elektroniczne obciążenie, czyli moduł, urządzenie, które obciąża nam na przykład zasilacz laboratoryjny. Możemy obciążyć zasilacz laboratoryjny daną wartością prądu. Dla elektroników, którzy usłyszą hasło obciążenie, pierwsze co się nasuwa, no to klasyczny rezystor. Mam tutaj oto rezystor mocy, to jest 150-watowy rezystor mocy o rezystancji 6 ohmów. Rezystancja jest to podstawowy parametr, który charakteryzuje rezystor i określa to prawo Ohma. Tutaj przygotowałem na karteczce. Wszyscy przez to przechodziliśmy na fizyce w szkole podstawowej, a więc jest to znane to prawo Ohma nie tylko elektronikom czy elektrykom. I prawo Ohma brzmi, że R, rezystancja, jest to stosunek napięcia do płynącego prądu. Tu jest U, i to jest napięcie, i to jest prąd. I ten stosunek jest stały. A więc tutaj przygotowałem, żeby pokazać, że ten stosunek jest stały. Wykres. Tu mamy w osi poziomej, w osi X napięcie, tutaj prąd i tutaj tak wygląda charakterystyka napięciowo-prądowa dla rezystora o rezystancji 1 ohma. Dla rezystancji 6 ohmów, czyli takiego rezystora, który akurat tutaj mam tego mocy, który zaprezentowałem, 6 ohmów, ta krzywa biegnie, jest również prosta, ale biegnie pod innym kątem. Jak widać, jest to linia prosta, a więc ten element jest często zwany elementem liniowym z tego względu, że stosunek napięcia do prądu jest taki sam w całym przedziale występowania napięć. Oczywiście to widać na tych wykresach. Tu ewentualnie taki malutki żart, suchar, jak brzmi prawo Ohma dla elektroników. Im większy opór, tym większa przyjemność. Pozostawiam to bez komentarza. Zaprezentuję teraz, na czym polega właśnie ta liniowość tego elementu i jaka jest przewaga elektronicznego obciążenia na szybkim przykładzie. Mam tutaj zasilacz laboratoryjny i podłączymy do niego rezystor, ten o wartości 6 ohmów. I ustawmy na przykład napięcie akurat, żeby było równo. Równo 6 V. Mamy ustawione napięcie 6 V. Widać to na tym oto prawym wyświetlaczu. I płynie mi prąd prawie 1 A. Czyli 6 podzielone przez 1 A równa się 6 ohmów. I taka sama sytuacja będzie dla... tutaj zwiększmy to napięcie, dla 12 V, czyli 12 V podzielone przez 2, tutaj jest 1,9 A, czyli prawie 2 A, czyli ten stosunek jest ciągle zachowany. Jak widać, mając taki element nieregulacyjny, którego nie możemy regulować, ten stosunek napięcia do prądu jest stały i na przykład dla napięcia 1 V nie możemy wymusić płynącego prądu 5 A, taką jaką wydajność ma ten zasilacz laboratoryjny. Następna sprawa, jeżeli chcemy osiągnąć maksymalną wydajność prądową tego zasilacza, no to musimy ustawić maksymalne napięcie, czyli 30 V i wtedy nam płynie prąd 5 A, ale wiąże się z tym pewien niuans, że przy 30 V i 5 A odkłada nam się moc rzędu 150 W, a więc nie zawsze mamy pod ręką taki duży rezystor,
Kolejna sprawa, nie możemy właśnie to, co wspominałem przed chwilą, regulować tego prądu dla niższych napięć. Na przykład sprawdzić, czy dla 2V jest pełna wydajność 5A. Z tym poradzi nam, można sobie poradzić, wykorzystując właśnie elektroniczne obciążenie. Elektroniczne obciążenie jest to układ elektroniczny, który wykorzystuje jako obciążenie element półprzewodnikowy, najczęściej tranzystor, na którym jest wytracana moc. Jakie są plusy elektronicznego obciążenia? Tutaj mam przygotowane takie proste elektroniczne obciążenie, może najprostszy model zaprezentuję. Odkręcę tylko te zaciski i wykorzystam tutaj takie to elektroniczne obciążenie USB, portu USB. I proszę zobaczyć, mam tutaj podłączone do zacisków wyjściowych zasilacza to elektroniczne obciążenie. Ustawmy to standardowe napięcie w okolicach 5 V, niech to będzie równo 5 V. I mam tutaj to elektroniczne obciążenie. No pewien jest taki niuans tego elektronicznego obciążenia, że na przykład w przypadku takiego dużego modułu to elektroniczne obciążenie musi być zasilane z osobnego źródła. I to jest pewien jakby minus, ponieważ musimy skombinować, mieć pod ręką osobne źródło zasilania. I na tym się jakby kończą te niedogodności. A tutaj mam takie kompaktowe to elektroniczne obciążenie, które jest zasilane bezpośrednio z testowanego źródła. Mam podłączone odpowiednio polaryzację i proszę zobaczyć, jest podłączone to elektroniczne obciążenie i kręcąc tym potencjometrem mogę wymuszać, dobrą stronę kręcę, słowo kręć, wymuszać płynący prąd. I ustawiłem teraz ten prąd obciążenia 200 mA. I proszę zobaczyć, jaki jest plus tego. Zwiększam wartość napięcia, zwiększmy nawet do 10 V, a więc dwukrotnie zwiększyłem napięcie, a ustawiony parametr elektronicznego obciążenia, czyli wartość prądu, jest praktycznie rzecz biorąc niezmienna. I taki jest oto największy plus elektronicznego obciążenia, że prąd obciążenia jest niezmienny od napięcia. To by było tyle dla odcinka wstępnego. Zapraszam na kolejne odcinki, w których zaprezentuję te poszczególne modele. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie.